No witam cię widzę bardzo serdecznie na starcie, tylko przypomnę, że oczywiście osoby, które wpłacają z kodem Kroxian, CSGO Skinsa mają szansę oczywiście wygrać któregoś tutaj z tych ładnych skinów, tak? Jak chcesz oczywiście wygrać, no to wystarczy, że doładujesz sobie CSGO Skinsa z kodem Kroxian. No i jak wygrasz, no to taki oczywiście prezent od razu dostaniesz. Jeżeli nie otrzymałeś takiego powiadomienia po wpłacie, no to znaczy, że niestety nie udało ci się wygrać. No i oczywiście możesz spróbować przy kolejnym oczywiście depozycie, jak oczywiście skrzyneczką będziesz chciał zakręcić. No a my oczywiście mamy tutaj skiny z poprzedniego filmu, bo Batelka ostatnio bardzo ładnie oddała, więc no czemu by nie spróbować tutaj dzisiaj sobie tego kapitału jeszcze bardziej pomnożyć, tak? Zobaczmy pierwszą bitwę na dzisiejszym filmie. No jest to Galie za prawie 200 zł, no nie jest to skin, którego bym chciał dostać na underdogu. No ale zobaczmy, może mój oponent dostanie coś tutaj lepszego, no no niestety, pierwsza bitwa w dziurę niestety. Ale oczywiście jak chcesz wygrać skina, no to sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarz, oczywiście napisz na Discorda, dołącz, bo jest tam aktywny konkurs oczywiście dla osób, które na Discordzie po prostu siedzą, tak? No i oczywiście użyj sobie kodu Kroxi na CSGO Skins, jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź oczywiście klikniesz magiczny tutaj zielony plusik, no i wpiszesz oczywiście kodzik Kroxi przez Vikes, który daje ci oczywiście skrzynkę na start za free i 10% więcej do każdej wpłaty. A ja tu oczywiście widzę skrzyneczki procentowe z hołdem. No to no, muszę spróbować, tak? Ale powiem wam szczerze, że po raz kolejny się niestety troszkę zawiodłem tutaj na CSGO Skinsie, bo naprawdę liczyłem już na jakieś faktycznie nowsze te skrzynki, w sensie no po prostu nowe, te limitowane skrzynki procentowe, no a tutaj znowu dostajemy trochę takiego odgrzewanego kotleta w postaci oczywiście tutaj tych skrzynek z Holem i Tiger Tufami i z czymś jeszcze, nie pamiętam co tam było, ale zobaczmy tutaj no póki co te skrzynki, no kosztowała nas ta bitwa 8 koła, więc no jak nie dostaniemy Hola, no właśnie, no niestety jest to minus potężny. Naprawdę bardzo duży, zjedziemy sobie oczywiście niżej. No i tak jak mówiłem, jest Hole, jest Tiger Tooth, no jest tutaj jeszcze Bowie, Slaughter, MK Chantico i Kałach. Ja się zawiodłem troszkę, jednak mimo wszystko. 1000 zł, otwieramy i dostajemy Bayonetta, więc no spoko, tylko że no tutaj po Karambita raczej przyszliśmy. Ale generalnie ładnie teraz tutaj wygląda wybór tych skrzynek procentowych, ile chcemy oczywiście tych procentów mieć. No to muszę pochwalić, tak, za to muszę pochwalić. Ale no póki co próbujemy tego Tiger Tufa dostać i tak no niezbyt nam wychodzi, powiem wam, i chyba budżet się no, zmniejszył drastycznie, tak się niestety dzieje. No a tutaj Karambita, jak nie było, tak nie ma, i tutaj było bardzo blisko tego noża, ale no niestety, co ja zrobiłem, stary? No nie wiem, no już tak się odkleiłem na początku filmu, no nawet naprawdę nie wiem, nie mam po prostu słów do tego, co ja robię. 6 skrzynek. Na tyle oczywiście mnie stać. Zobaczmy, jak ta bitwa nam tu pójdzie. Jest to nasza ostatnia szansa. Ile? Ile, przepraszam bardzo? 10 koła? Dobra, to już z tego, znaczy, kurczę, no to jest właśnie teraz to pytanie, no bo generalnie, jeżeli wygramy tą battle, to jesteśmy na plus gigantycznie, ale overall to dalej jesteśmy w dziurę, jeśli chodzi o całość oczywiście tego filmu. Więc no fajnie by było, jakby hold spadł, tak? Ale no nie ma tragedii też, znaczy no, kurczę, no wydaliśmy też sporo, nie, bo 7700, nie? Prawie 8 koła, a dostaniemy, no tak z 12, nie, może 13, no jest 13 koła, no czyli no jest ten profit, ale biorąc pod uwagę, ile wrzuciliśmy, no to tak kurczę, no nie wiem, no spróbowałbym te gemstone'y, dorzuciłbym ametysty 2 na 200 i zobaczmy coś takiego, bitwa na 10 koła, bitwa solidna. Jest to bitwa z Isamu, zobacz, pierwsza skrzynka, jak nam tutaj rzuci, jest bajonet. Jest to 2900, więc zaczynamy. Okej. Okay. Nie jest to najgorszy nóż, nie jest też najlepszy, jest tak w porządku. Zwłaszcza, że no wydajemy 1680, no jest to ponad 1000 zł na plus, więc jak najbardziej spoko. No zawsze mogliśmy dostać coś takiego. Ale zobaczmy, bo jeszcze ostatnia to jest skrzynia przed nami. No właśnie, nie dostaliśmy teraz. Jest to 1000 zł przewagi, więc teraz ważne, żeby skrzynia Ametyst tutaj tego nie strollowała. Jedna taka skrzynia 1680. Ale z drugiej strony, no fajnie jakby mi też coś rzuciła. No jest to Ursus, czy to będzie dwa koła chociaż? No jest to Faktoryniu, więc no znowu te 13 koła no wyciągnęliśmy, tak? Ale overall dalej jesteśmy na minus, co mi się no mówię, no bardzo nie podoba. Dobra, machnijmy skrzynki Luxurious, machnijmy. Dobra, już nie będzie 10 takich skrzynek. Kurczę, kusiło mnie underdoga rzucić, wiesz? Tak, mam wrażenie, że teraz ten underdog powinien siąść, tak? Bo już no trochę nam za dużo oddało na tym normalnym trybie. No ale zobaczmy, jakby ten Karambit Marble Fight spadł, to tak bym sobie, stary, pluł w brodę, że tego underdoga nie zmieniłem, bo by mi przeszło no, tak z 10 koła koło nosa, nie? Nie wiem, ile taki Karambit teraz kosztuje.
Jest USB, PrintStream 115 zł. No ale póki co dostajemy na dziurę, tak? No te rękawiczki by nam jakoś tam pomogły. No ale tapetka dla mojego przeciwnika, tym bardziej kosa teraz, no nie pomaga. 1000 zł straty. Jeszcze przed nami 5 skrzynek. MK tam gdzie jest 200 też. No i właśnie tak się dzieje. 4 ostatnie skrzynie. Jest, nie no, są doplery stare, to jest 1200 zł. Nie wiedziałem nawet, że takie doplery są w tej skrzyni. Nie no, to są ja jakieś, no przysięgam. To jest 2000 straty. Halo, pani CS GO Skins, halo, ja też tu jestem, też mi możesz coś rzucić. Coś dobrego. Nie wierzę, naprawdę, XD i patrz, i mówiłem, że underdog teraz by oddał. Mówiłem, czuję tego underdoga. No, no to mam underdoga. Dobra, trzeba stworzyć tę bitwę. No nie wiem, czy ostatnią, tak? I zróbmy bitwę na 3 osoby. Ja wierzę, że tą bitwą jesteśmy w stanie skombekować to, co straciliśmy tak naprawdę, nie? Czyli sumkę dosyć sporą. 8 koła koszt tej bitwy. No jeżeli ta bitwa jest na 3 osoby, no to jeżeli jakimś cudem udałoby nam się wygrać, no tak, kurczę, z 15 koła, no to ja bym tutaj minimum widział, nie? Tak 15-20 koła. No zobacz, skrzynia jeszcze tutaj ostatnia z Supreme oczywiście nożami. I no mamy najgorsze dropy, ale teraz ulepszone rękawice. I to jest minimal wear chyba jakieś, 1200 tylko? No dobra, strata 200. Nie, no to jest XD, no to, jest, to się nie dzieje, stary. Zobacz, 300 straty, czy tu się coś zmieni jeszcze? No, klasycznie. I zobacz, i underdog by tu siadł.